Proszę bardzo. Jakie piękne kwiaty. Krokusiki, proszę Państwa. We Wrocławiu masa krokusów. Oczywiście sztucznie posadzonych na trawnikach. Jest tego coraz więcej. To znaczy teraz pojawiają się fioletowe, bo żółte to już są od dawna. Tu akurat w tym miejscu, gdzie jestem, na takim trawniku tutaj, można powiedzieć, to jest taki park, który jest tutaj cały czas w fazie budowy. Tutaj jakieś były ogródki działkowe, jest masa śladów tych ogródków, no i tutaj widzimy krokusy wspaniałe. Muszę zobaczyć, ile tego jest. No, i tutaj widzimy, proszę Państwa, dziką różę i pod różą krokusy, jeszcze więcej krokusów. One szybko dosyć przekwitają, także jak chcemy się im przyjrzeć, zobaczyć, to trzeba się pospieszyć. Tutaj same fioletowe widzę. I też wspaniałe. A w mieście w większości żółte, ale fioletowych też trochę jest. W centrum. Znaczy w centrum i przy różnych ulicach, na trawnikach. Patrzcie, jak tutaj posadzili, tak wkoło tych drzew są. No, krokusiki. Jaki piękny krokusik. Proszę Państwa, to nie jest Puszcza Białowieska, tylko park miejski, ale okej. Też wspaniałe miejsce dla przyrody, do obserwowania natury. Proszę zobaczyć, cóż tu mamy. Pokrzywa, taka jakaś trochę postrzępiona, ale jest świeża pokrzywa. Słuchajcie, tutaj wszędzie, pośród tych suchych liści, suchych badyli, jest masa pokrzywy. Tą pokrzywę to można teraz zbierać, ona jest najlepsza do sałatki, nie sałatki. Wspaniała rzecz, tylko taka jest postrzępiona dosyć, ta pokrzywa. O, tu jest pokrzywa wszędzie. Chodźmy dalej, zobaczymy, co tam dalej pod drzewami. Bardzo lubię to miejsce, ponieważ ono jest takie pogranicze między parkiem a dawnymi ogródkami działkowymi. No tutaj nam też zarasta to trochę, także się to mocno zmienia. Ale jest to ciekawe właśnie takie, taka przestrzeń, która jest różnych ciekawych gatunków trochę, także oczywiście to potem mocno zarośnie tu, gdzie teraz jesteśmy, no to widzimy te badyle suche, które tu leżą. A tu, co tu jest? Otóż tu jest dereń, proszę Państwa. Dereń nam kwitnie na żółto. No, to jest jedno właśnie, jeden z krzewów, z drzew, które teraz kwitnie właśnie na żółty kolor. Dużo forsycji jest, ale właśnie też dereń, dereń na żółto. Tak jak tutaj. O. Tak. Jeszcze jeden gatunek, oczywiście bardzo pospolity, podagrycznik. Roślinka jadalna. Także mamy pokrzywę, mamy podagrycznik, możemy zbierać młode listki teraz właśnie na przedwiośniu. No, jest ich tutaj dużo. No. Podagrycznik i obok, słuchajcie, ziarnopłon wiosenny, który już nie od dzisiaj tutaj rośnie. Już tutaj byłem z kamerą, coraz większy. Liście piękne, zielone, takie pokazałe, gdzieniegdzie. On już dosyć mocno jest widoczny. Z każdym dniem ziarnopłonu jest coraz więcej. Póki nie ma liści na drzewach, on się rozwija, ponieważ ma dużo światła teraz. Tutaj pod drzewami. I zaraz sobie zobaczymy jeszcze jeden gatunek ziarnoponu. Jeszcze nie widziałem kwiatów. One są żółte, ale jeszcze ich nie ma. Ale niedługo będą.
Kolejna wiosenna roślina, proszę Państwa, zawilec gajowy. Już pączki kwiatowe są. On niedługo będzie kwitnąć. Także tutaj, słuchajcie, wiosna to już się tak rozwinęła nam, że aż szok. Z pomiędzy tych liści, on aż podnosi te liście stare. Widzicie, taka warstwa liści jest? I one się aż podnoszą. Taka siła jest tych młodych roślin. Także kolejny gatunek wiosenny. Idziemy jeszcze, jeszcze poszukamy czegoś. No i jest. Jeszcze kilka dni temu nie było kwiatów. Jest to złoć żółta, słuchajcie. Roślina cebulowa, geofit. Jeszcze jeden gatunek, który właśnie teraz na przedwiośniu się rozwija, kwitnie. Takie delikatne kwiatki. To jest bardzo ładne miejsce, słuchajcie, tu jest dużo gatunków w tym miejscu. No, teraz właśnie kwitnie złoć żółta, a za chwilę będzie kwitnąć ziarnopłon wiosenny. Także tu możemy właśnie takie wiosenne gatunki sobie obserwować. W takich skupiskach rosną. Szanowni Państwo, mówiłem, że jeszcze nie widziałem kwiatów ziarnopłonu, a oto już są. Ziarnopłon wiosenny. Tak właśnie wyglądają kwiaty. On nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Tu są następne pąki kwiatowe, także będzie trzeba się tutaj pofatygować, jak rozkwitną. Także już nawet i ziarnopłon kwitnie. Teraz właśnie warto odwiedzać parki miejskie, lasy. Jesteśmy tutaj w takim drzewostanie liściastym. Bardzo dużo ładnych wiosennych kwiatów można spotkać i to co chwila coś się nowego pojawia. Właściwie dopóki nie ma liści na drzewach, o tak jak teraz, to tutaj w runie leśnym jest dużo wiosennych gatunków. Także oglądajmy. A tutaj to zielone, wszystko zielone, co tu widzimy, to jest ziarnopłon, słuchajcie. On tutaj świetnie rośnie nad tą rzeczką. Niesamowicie go dużo jest. Jesteśmy w parku Grabiszyńskim. Posadzono tutaj dosyć liczne daglezje zielone. Tu poprzednio rosły świerki. Niestety one wszystkie wyschły, wszystkie uschły. No, daglezja tu sobie lepiej radzi. My tu obok mamy daglezję tam i wyjmutki, sosny wyjmutki. I tutaj teraz widzę, że same daglezje dosadzono. No zobaczymy, czy one się tu przyjmą. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Niestety świerki się nie przyjęły. Znaczy przyjęły, ale wszystkie wyschły z czasem. No, daglezje. Idziemy sobie dalej. Słuchajcie Państwo. Już widać taką zieloną mgiełkę w niektórych miejscach. Proszę Państwa, taka zielona mgiełka nam się pojawia w podszycie, czy w parkach, czy w lasach. Często jest to czeremcha pospolita. Nasz rodzimy gatunek, ona dosyć wcześnie wypuszcza liście, jest to jeden z najwcześniej właśnie wypuszczających liście krzewów. Oprócz tego również bezczarny. A tutaj widzimy głuk, proszę Państwa, głuk też listki wypuszcza. O, proszę bardzo. Zielone liście, głogów jest mało, coraz mniej, no także tutaj jestem zadowolony, że trochę ich zostało. I jestem w takim dzikim zakątku, w dzikiej partii parku Grabiszyńskiego.
No, proszę zobaczyć, jaki tutaj stary głuk, no ale ten to suchy jest. No, ten to chyba suchy, tak. Chociaż. Może nie do końca. Dużo bluszczu. Tutaj troszeczkę takich właśnie. Oni pozostawiają tutaj suche, spróchniałe pnie. Częściowo się to zostawia. No i słuchajcie, czeremcha. O, proszę. Czeremcha pospolita. Tutaj, proszę Państwa, był kiedyś cmentarz na tym obszarze, w Parku Grabiszyńskiego i są tu jeszcze dosyć liczne ślady. Codziennie coś się w przyrodzie zmienia, liście się rozwijają, kwiaty zaczynają kwitnąć, ptaki śpiewają i tak dalej. Przyroda właśnie jest fajna ze względu na to, że jest taka dynamiczna, że się tak zmienia cały czas w tej przyrodzie. Także odwiedzajmy różne ładne przyrodnicze miejsca, parki, lasy i tak dalej i podziwiajmy przyrodę. No dobra, ja idę dalej, no i do następnej wycieczki. Do widzenia.